Dzień dobry, dnia na balkonie. Chciałam pokazać, że jest właśnie w takim worku. Powiem szczerze, on nie do końca spełnia rolę, bo to był, miał być taki worek tu z boczną kieszenią, ale ona pęka w trakcie po prostu wzrostu rośliny i tu wylewa mi się woda często, ale niemniej jednak stoi w takim worku właśnie. Tutaj pokazuję już, jakie piękne kwitnące kwiaty dyni i jest ich po prostu pełno, całe mnóstwo, ponieważ ona się niesamowicie rozrasta na balkonie, to ja ją podwiesiłam na sznurku do góry i ona mi się pnie po prostu bardzo fajnie tu na sznureczku, o, i będzie w górę szła. Jak będą jagody, no to one, to jest Hokkaido, więc to nie będzie jakaś tam bardzo duża dynia. Więc myślę, że te owocniki będą spokojnie sobie tutaj rosły w górę. Także taka piękna dynia się rozrosła na balkonie. Tu troszeczkę, jak widać, liście żółkną, czyli trochę brakuje żelaza. Zaraz będę tutaj coś dodawać. Jednym ze sposobów to są po prostu gwoździe. Nawet zardzewiałe do ziemi i wtedy się uzupełnia żelazo w ziemi, dlatego tutaj będę chciała to zrobić za moment. No i na razie to jest pierwszy kwiat taki już otwierający się, bo mnóstwo jest pąków. Dziękuję.